Witajcie w pierwszym odcinku wideobloga w Koloradce, nadawanym z zagranicy. Obecnie jestem w Anglii. Pomagam w jednej z polskich parafii tutaj na emigracji. Chcę dzisiaj Wam powiedzieć o filmie, który obejrzałem już jakiś czas temu, ale film, który ciągle do mnie wraca. Film pod tytułem Mandarynki. Gdzie moja róża? Niego mandaryn mój to nie porod ten minął jesty. Udało i ubij mnie, tak aby się. Film z 2013 roku opowiada historię dziejącą się podczas wojny, w której Abchazja chce się odłączyć od Gruzji. Główny bohater, Estończyk Iwo, który nie opuszcza kraju, chociaż jego rodzina już wyjechała, jest plantatorem mandarynek. Właściwie nie jest plantatorem, jego przyjaciel jest plantatorem, a on robi skrzynki na te mandarynki. Nieważne, nie jest to istota filmu. W wyniku działań wojennych pod jego dachem ląduje dwóch żołnierzy. Jeden jest Czeczenem, który walczy po stronie abchaskiej, a drugi to Gruzin. I oczywiście na początku chcą się pozabijać, chcą się po prostu zniszczyć. Jednak z czasem w wyniku gościnności i postawienia pewnych granic, postawienia wymagań przez głównego bohatera, tego mędrca, starca Iwo, między tymi żołnierzami z nienawidzonych stron dochodzi do jakiejś nici porozumienia, można by nawet powiedzieć nici przyjaźni. Nie chcę opowiadać o tej historii, jak ona się potoczyła dalej, jak się zakończyła, ale warto naprawdę zobaczyć ten film, aby zastanowić się nad tą prawdą, że miłość jest silniejsza niż nienawiść, że gościnność ma większą moc niż wrogość. I w końcu ta prawda, która wypływa z Pisma Świętego, zło dobrem zwycięża. I tak warto się zastanowić, na ile ja wierzę, tak rzeczywiście jestem przekonany do tego, że miłość ma większą moc niż nienawiść, że gościnność jest o wiele silniejsza, o wiele ma większą wartość niż wrogość. Moi drodzy, zachęcam więc do obejrzenia filmu Mandarynki i do zobaczenia w kolejnym odcinku wideobloga w Koloradce. Trzymajcie się, szczęść Boże, see you soon, jakby to powiedzieli Anglicy.